konspira. Miejmy nadzieję, że nie skończymy w ten sposób. No, okazuje się, że statystyki rosną. Mamy w tej chwili już zarobiście dużą ilość 73 CK bitcoinów na sieci internet komputera. Zarobiście dużą, zarobiście małą. No w każdym razie wzrosło od poprzedniego filmu o 30 kilka sztuk, bo było 40 kilka. No więc skoro rośnie, to powiedzmy sobie o tym, czy to dobrze. No bo pod moim ostatnim filmem niektórzy powiedzieli, że to może nie za dobrze. Może nie za dobrze, że są jakieś zagrożenia związane z Bitcoin na internet komputerze. Może są, może nie ma, jak ja to widzę. No wydaje mi się, że są. No więc skupmy się dzisiaj na tych zagrożeniach. Zapraszam. Przypomnijmy, że wszystko, co tutaj omawiam, no to jest zdanie Andrzeja, to nie jest oficjalna wykładnia, to nie jest żadna porada inwestycyjna. Ja takim doradcą nie jestem. Przyglądam się technologii i jej adopcji. Patrzymy na to, jak to wszystko się rozwija, patrzymy trochę w GDP, w statystyki. Nie patrzymy tutaj na ceny, jeżeli w ogóle jest dyskusja o cenach, to zwykle w kontekście ich użyteczności. No i wiadomo, że wszystko, co tutaj powiem, to należy sobie rozpoznać na własną rękę. Róbcie swój research. No i też nie ulegajcie jakimś tam nagonkom, nie ulegajcie czyjemuś zdaniu. Wydaje mi się, że ile osób, tyle tutaj jest spojrzeń. No i to jest super fajne. Tak mi się przynajmniej wydaje, ja się też od Was uczę. Zapraszam też na Catalyze, tam zrobiłem mały quiz o tym, czy to są zagrożenia, czy nie. Zapraszam też na Discover, tam też jest w temacie CK Bitcoina trochę informacji. Dzisiaj przyjrzymy się trochę Lightning Networkowi, przyjrzymy się samemu CK Bitcoin od strony tego, co może pójść nie tak, no bo o tym też warto mówić, więc dzięki za przypomnienia Wasze, bo Wy mi przypomnieliście, że nie jest zbyt optymistycznie, że w ogóle, o zobacz, jeszcze poszedł we Wrocław. Jeszcze jestem we Wrocławiu dzisiaj, że tylko super i tylko fajnie, bo nie zawsze jest fajnie. Może coś pójść nie tak, o tym dzisiaj troszeczkę też powiemy. O tym, że Bitcoin jest fajny, mówiłem na konferencji we Wrocławiu, na Cryptosphere. Jest poniedziałeczek, a ja o tym mówiłem w sobotę. Kto był, ten wie. Na głównej scenie biegaliśmy i o Bitcoinie i Algorandzie prawiliśmy, ale coś tam internet komputer też się pojawia. W każdym razie jedziemy dzisiaj z tematem CK Bitcoin. 73 sztuki. No mało, ale więcej. Nagrywałem całkiem obszerny ostatni odcinek o Chainki Bitcoinie, czyli CK Bitcoin na internet komputerze. No i myślę, że warto do niego wrócić, bo on wyjaśnia koncept, ale też praktykę, no bo to już oczywiście wszystko działa. Tych filmów też na kanale było historycznie sporo, no i znajdziecie je w playliście, gdy jeszcze Chainki Bitcoin był koncepcją tylko i wyłącznie na papierze. No teraz to już mało tego, że działa, no to są aplikacje, które z tego korzystają, takie jak OpenChat, takie jak w OpenChacie można przesyłać sobie chociażby Bitcoina, po prostu dołączając go do wiadomości. OpenChat to jest komunikator zbudowany na internet komputerze. No w Discoverze tam chociażby można dawać napiwki jednym kliknięciem i mamy napiwek Bitcoina. Ja takie napiwki też rozdaję na Discoverze osobom, które coś fajnego komentują albo które tworzą jakąś treść, to takie Bitcoiny lecą do Was w postaci CK Bitcoina. Powiem, że jest to wszystko łatwo konwertowalne, jeżeli chcecie to zmienić w coś innego, też można to zrobić, są swapy dla CK Bitcoina, no więc ta adopcja sobie kwitnie. No więc już to na pewno nie jest tylko koncept,
ona sobie kwitnie, no śmiem twierdzić, że będzie kwitła jeszcze bardziej. No już widzimy chociażby, no nie zobaczyłem kiedy ostatni ten film nagrywałem, gdzie było 45 chyba tych CK bitcoinów, dzisiaj mamy 73, no więc, no ale to było może 7 dni temu, tydzień temu, 2 tygodnie temu max, gdzieś w tym przedziale. No więc ten wzrost jest dosyć duży. No i teraz zakładając, że on dalej będzie duży, być może utrzyma taki trend wykładniczego wzrostu, no to należałoby się poważnie zastanowić, czy my na pewno tego chcemy. No i tutaj ktoś mi skomentował pod poprzednim filmem, że no fajnie, wszystko fajnie, ale żeby o zagrożeniach też trochę nagrać. No więc dzisiaj stricte o zagrożeniach. To jest właśnie dlaczego warto nagrywać i prosić was o feedback. No bo wiecie, ja to mam swoje tutaj klapki na oczach i ogólnie będąc optymistą i patrząc na wiele rzeczy z perspektywy plusów, zapominam czasami o tych minusach i no to jest taka moja wada wrodzona. Nader optymizm może być też wadą chyba, tak mi się wydaje. No więc te zagrożenia zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności sieci, no bo im większa popularność, im więcej tych bitcoinów będzie, zakładam, że jednak będzie ich znacznie więcej, że dojdziemy w tysiące na przestrzeni następnych miesięcy, lat, to z dużym prawdopodobieństwem, a może właśnie dziesiątek tysięcy albo setek tysięcy bitcoinów przemigrowanych w pewnym sensie, chociaż one nie migrują, jeszcze to przypomnę za chwilę, na CK Bitcoin, no to będzie rzecz no do poważnego zastanowienia się, czy my naprawdę tego chcemy. Jakiś tam wpływ mamy na to oczywiście, no bo no jeżeli my używamy tych rzeczy, tych bitcoinów, no to w pewnym sensie nadajemy im no powodu istnienia, prawda? No więc jeżeli nie będziemy używać, no to jest nasz głos na nie. Jeżeli będziemy używać, to jest nasz głos na tak. Więc warto sobie zadać pytanie, czy aby na pewno tego chcemy. I tutaj odpowiedź każdy sobie inną musi na to pytanie udzielić. Moim zdaniem, że są powody, ja będę mówił o swoim zdaniu, zresztą zawsze tutaj mówię swoje zdanie. Są powody na tak, są powody na nie. Są argumenty, dlaczego fajnie jakby taka adopcja kwitła, no i o tym też sporo mówiłem w poprzednim filmie, ale są też powody, dlaczego to mogłoby być niekorzystne. Zrobiłem taką ankietę na Catalyze. Linka do Catalyze'a to jest taki Discord zbudowany na internet komputerze, zdecentralizowany. Znajdziecie pod filmem. I tam będzie też taka krótka ankieta, czy uważacie, że to dobrze, czy niedobrze, czy nie macie zdania. No i też zachęcam do dyskutowania pod tą ankietą. Tam jest fajny taki komunikator, można dyskutować. Tak trochę tutaj przerywam, no bo jest pierwszy dzień szkoły, chodzą dzieciaki, wszędzie fajnie, wszyscy w mundurkach. No jestem ciągle jeszcze we Wrocławiu. A we Wrocławiu no mieliśmy też debatę Bitcoin versus Ethereum. I tutaj niektórzy są super zafiksowani, że Bitcoin tylko Bitcoin. Jedni, że tylko Ethereum, inni są po środku. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w tej debacie Bitcoin względem Ethereum. Mi się wydaje, że jedno i drugie jest potrzebne, i Bitcoin, i Ethereum, mimo iż powiedzmy nie jestem aż tak wielkim fanem Ethereum, nie na wszystko starcza mi czasu, żeby to śledzić, to jednak uważam, że jedno i drugie jest potrzebne. Trochę jest podobnie z internet komputerem, to nie jest, że tak tylko i wyłącznie same plusy, ale wydaje mi się, że jedno i drugie jest potrzebne. Tak samo jak Lightning Network jest potrzebny, i Lightning Network to też nie tylko same plusy, są też minusy, i Lightning Network też jest potrzebny. Ogólnie wszystkie rzeczy, które gdzieś tam zakotwiczają nam ekosystem, robią ten bootstrapping szerszej adopcji, wydaje mi się, że są potrzebne, no bo to nie jest nic pewnego, że ta branża ma przyszłość w ogóle jako krypto, że branża jako krypto już zatrybiła i nic jej nie grozi. Samej branży grozi, bo my się sami możemy wzajemnie wykończyć. Konkurencja w postaci gigantów technologicznych może nas wykończyć jako branżę.
gigantyczne instytucje finansowe mogą nas wykończyć jako branżę, więc tylko przy współpracy jesteśmy w stanie działać razem. No i no nie wiem, Mikołaj ma dosyć takie bardziej zafiksowane, mam wrażenie, podejście, że Ethereum to jest mega sprawa, a Bitcoin gdzieś tam trochę mniej. Tomek na debacie wydaje mi się, że ma bardziej zbalansowane, ale też w stronę Ethereum. Rafał Kiełbus na pewno ma bardzo mocno w stronę Bitcoina, ale nie wiem, czy do końca zdrowe. Ja też nie wiem, czy mam do końca zdrowe, bo ja na to w ogóle Bitcoina lubię bardziej niż Ethereum, ale na obie rzeczy patrzę tak trochę, kurde, no ma swoje plusy, ma swoje minusy. I coraz mniej w tym wszystkim widzę tej ideologii, chociaż mam tendencję do popadania w to, a coraz bardziej też sceptycyzm we mnie taki gości. No i swoją prezentację na CryptoSphere zakończyłem, tam było dużo porównań biega ultra do kryptoświata i coraz więcej mam takich przemyśleń, no tarahumara biegają dla przyjemności. I ciężko ich było przekupić do udziału w biegu, bo te pieniądze nie interesują. No, ostatecznie ktoś tam chciał ich zachęcić do udziału w biegu i stwierdził, że chciałby zestawić tarahumara z najlepszymi ultramaratończykami tego świata i tam fiatami próbowali podlewać i tak dalej. Oni nie... Dolary, po co masz wasze dolary? My biegamy tu sobie z dala od cywilizacji, dajcie nam spokój. No w ostateczności jakoś nam się udało zachęcić tego biegu, dano im furę kukurydzy jako nagrodę za zwycięstwo, ale oni w sumie nie biegli dla tej fury kukurydzy, biegają sami dla siebie, dla przyjemności, bo biegają, bo lubią. Natomiast wiele projektów tutaj, wydaje mi się, że w świecie krypto nie do końca się podobnie zachowuje i biega nie tylko bo lubi, tylko dla pieniędzy, tak? Znaczy stricte dla pieniędzy. Nie wiem, czy jest to często też lubienie. No i mam nadzieję, że no, zostanie nam tu jakiś kilka fajnych projektów, które nie tylko i wyłącznie robią skok na kasę, ale też jest w tym wszystkim coś takiego no, głębszego. Przynajmniej ja tego poszukuję, natomiast rzadko to znajduję, stąd mój sceptycyzm też, powiedzmy, z roku na rok, jak tu jestem w tej branży, w tym świecie, jest pewnie coraz większy i trochę to sobie, jakbym pozwoliłem podsumować na, moim zdaniem, bardzo udanym evencie CryptoSphere we Wrocławiu. Kto był, ten wie. Kto był, niech napisze w komentarzu. Dajcie znać, czy byliście też na AlgoSphere, strefa algorandowa. Oba wydarzenia wydaje mi się, że były interesujące, ale nie o tym dzisiaj. No, trochę wszedłem tak w różne tematy, no bo debata Ethereum, Bitcoin też pokazuje, że no Ethereum ma swoich wyznawców, Bitcoin ma swoich wyznawców, Algorand ma swoich wyznawców, internet, komputer ma swoich wyznawców, ale no tak naprawdę wszyscy jesteśmy malutcy tutaj w tym kryptoświecie i wszyscy myślą, że są tacy tak wspaniali, a nie do końca przyszłość którokolwiek z tych projektów jest potwierdzona. Nawet nie jestem pewny, czy intencje wszystkich tych projektów są dobre. I nie mówię, że nie są, ale mówię, że po prostu nie wiem. Łącznie z Bitcoinem, do którego powiedzmy mogę mieć największe zaufanie, ale też zakładam, że może coś tam być w bebechach, o czym nie wiemy. Ale zakładam, że jednak na chwilę załóżmy, że wszystkie te projekty są w jakiś sposób też dobre. Oczywiście są w jakiś sposób też złe, ale że są jakoś dobre. No i powiedzmy są lepsze od tego, co my dzisiaj znamy z tego świata zcentralizowanej infrastruktury IT, zcentralizowanej infrastruktury finansowej, no i ogólnie z establishmentu, który w ten czy inny sposób tym światem rządzi, że to jest chociaż troszeczkę lepsze. No więc chcielibyśmy, żeby ten nasz nowy trend przetrwał. Moim zdaniem nie przetrwa on w izolacji, nie przetrwa tylko sam Bitcoin, tylko sam Ethereum, tylko sam internet komputer, tylko jeżeli sprytnie te ekosystemy się zazębią i będą wzajemnie uzupełniać. No i tutaj no powiedzmy tak samo jak wrapped Bitcoin, czyli opakowany Bitcoin, który gdzieś tam jest przemigrowany na Ethereum i po prostu w pewnym sensie opakowany, znaczy tokeny, które odzwierciedlają Bitcoina i zapakowują tego Bitcoina w kontraktach na Ethereum, istnieją w formie WBTC. Mamy rootstockowe Bitcoiny na rootstocku, który jest sidechainem Bitcoina. Mamy Bitcoiny przeniesione na Lightning Network i też dają użyteczności. I mamy masę innych rzeczy, jak na Stacksach Bitcoin. Mamy Bitcoiny migrowane na
Algorand w postaci GoBTC. To są te ekosystemy, robią pewną robotę dla Bitcoina, pokazując, że on jednak ma tu jakąś w tym wszystkim rolę i pomagają Bitcoinowi. Bitcoin pomaga tym ekosystemom, no bo jest takim twardym asetem, którego te ekosystemy mogą wykorzystać i chcą wykorzystać jako to swoje cyfrowe złoto i w pewnym sensie no pomagają chociaż takiemu internet komputerowi dzisiaj przyciągnąć, a dobra, to ten Bitcoin tam na sieci Bitcoin jest za drogi, za wolny i za mało taki elastyczny, ale CK Bitcoin jest na internet komputerze, daje mi, jakby znosi te ograniczenia, więc ja sobie zacznę korzystać z tego CK Bitcoina, więc powiedzmy, że internet komputer też pomoże w pewnym sensie Bitcoinowi w adopcji, bo niektórzy by nigdy nie tknęli Bitcoina na sieci natywnej Bitcoina, ale tkną go na sieci internet komputera, na sieci Algorand, na sieci Ethereum i tak dalej. Tam, gdzie on zyskał trochę inny wymiar, trochę inną użyteczność, więc Bitcoin zrobił robotę dla tych ekosystemów, te ekosystemy robią robotę dla Bitcoina i tego potrzebujemy wzajemnie, by branża była silniejsza jako całość. Więc nie naparzajmy się, tak? Tylko pomagajmy sobie w tych światach. Taką przynajmniej, takie ja mam podejście, nie wiem czy dobre, ale takie mam podejście, bo każdemu z tych światów, każdemu z tych chainów, łącznie z Bitcoinem, można byłoby przylepić sporo jakichś tam łatek z wadami również. I o tym w sumie też nagrywałem trochę, ale może to trochę poprzypominamy, jaki sporo karteczek z plusami można było poprzyklejać, że to dobre, tamto niedobre. Nie ma świętych, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. No i teraz internet komputer i Bitcoin na internet komputerze też nie jest święty. Ba, no na pewno jest bardziej ryzykowny niż surowy Bitcoin na sieci Bitcoina, no bo już mówimy o tym, że jest coś, jakaś, nawet jeżeli to nie jest pośrednik w postaci custodiala, no to są jakieś tam kontrakty, to jest jakiś kolejny chain, który w pewnym sensie jest potrzebny, by używać tego Bitcoina na sieci BTC. Więc no jeżeli dochodzi jakaś forma takiej czy innej warstwy, to jest to dodatkowy element ryzyka. Czy to duże ryzyko, czy małe, no to już tutaj sobie można to osobno jakby oceniać. Natomiast jest to dodatkowe ryzyko względem surowego Bitcoina. No i to podstawowy jakby punkt wyjściowy do mojego takiego długiego wywodu czy przemyślenia, czy to jest tylko dobro, czy zło. No jak masz używać Bitcoina na sieci Bitcoin, nie widzisz żadnych z tym problemów, to lepiej użyć takiego Bitcoina niż Bitcoina w formie CK Bitcoina. To jakby podstawowy punkt wyjściowy. Natomiast tak przynajmniej ja na to patrzę. Ten Bitcoin surowy zawsze będzie lepszy od Bitcoina gdzieś tam w formie Wrapped Bitcoina, CK Bitcoina, GoBTC na i tak dalej. Każdy chain, każdy pośrednia, już na pewno w postaci Bitcoina przeniesionego na CEX-a. To już na bank. No i każdy pośrednik, dodatkowe ryzyko. Natomiast to będzie i im bardziej adopcja postępuje, tym więcej będzie takich użytkowników, dla których Bitcoin w formie surowej jest nie do strawienia. Tak jak surowe warzywa dla niektórych są nie do strawienia, ale jak je sobie troszeczkę podgrzeją, przetworzą, to już owszem. No to nie są te same warzywa, nie mają tych samych wartości, ale takie warzywa zostaną zjedzone. Tak samo jest z tym Bitcoinem. Im więcej użytkowników, im ta adopcja będzie bardziej masowa, tym będzie większe grono osób, które będą poszukiwać Bitcoina, ale jednak przetworzonego. No i CK Bitcoin jest w pewnym sensie przetworzonym Bitcoinem, który dziedziczy część tych charakterystyk Bitcoina, ale jednak mamy pośrednika w postaci blockchaina, internet komputera. Blockchain, internet komputera to są osobne węzły dedykowane pod internet komputera, opracowane na zamówienie Definity Foundation, które są konkretnym setupem autoryzowanym przez w tej chwili NNS, Network Nervous System, czyli układ nerwowy sieci internet komputera, który wpuszcza bądź wypuszcza dodatkowe węzły w zależności od tego, czy widzi potrzebę, czy nie. Tych węzłów są tam różne podrodzaje,
nie będę do tego wracał, bo to jakby nie jest jakby tematyka tego filmu, ale no, możecie to znaleźć w wielu poprzednich filmach. Natomiast są dedykowane węzły pod właśnie chociażby kryptografię i pod te zastosowania CK Bitcoina. I to te węzły tutaj są w pewnym sensie pośrednikiem, które w sposób rozproszony przechowują klucze do podpisywania transakcji na sieci Bitcoina. No jest to tak zrobione, że jeden węzeł, ani dwa węzły nie ukradną nam naszych Bitcoinów, ale jeżeli większość węzłów wykorzystywanych do zabezpieczania, do trzymania łapy na kluczach na sieci Bitcoina się zmówi i zrobi szachermacher, no to mogą nam nasze Bitcoiny ciachnąć. Jest pokusa? Jest pokusa. Jest realne ryzyko? No jest. Pewnie wszystko da się obejść, wszystko da się zhakować. No więc ta kryptografia, która stoi za zabezpieczaniem tych Bitcoinów, które gdzieś tam się przenoszą na sieć internet komputera, w ostateczności gdzieś tam rozczłonkowane klucze trafiają na węzły, no i te węzły mają jakąś szansę się zmówić. Czy to jest trudne, czy nietrudne, to jest jakby już o prawdopodobieństwie nie mówimy, ale istnieje technicznie jakaś szansa, że takie węzły mogą się zmówić i dziabnąć nam te Bitcoiny. Kanistry, które są smart kontraktami, które się tymi Bitcoinami posługują, kanistry jako program, jako smart kontrakt, również ktoś w jakiś sposób może wejść, zainwadować te kanistry i zrobić operację przesłania Bitcoinu w formie CK Bitcoin między naszym adresem, a czymś innym adresem, więc może nam dziabnąć nasze CK Bitcoiny poprzez to, że zhakuje kanistry, dostanie się do kanistry. Więc to jest również zagrożenie. Niektórzy powiedzą, że no ale zaraz, przecież tam Definity Foundation pojawiało się na UEFie, tak jak XRP, jak inne projekty, Światowe Forum Ekonomiczne, to jest zamach w ogóle na Bitcoin. A tak też może być. Ja nie wiem, po co oni tam się pojawiali, ale no może tak być. Tak, no nie wiem, może grubszy plan wprowadzić nową infrastrukturę i dziabnąć nasze Bitcoiny. W sposób zaplanowany, nie wschakowany. Oczywiście to może być pod pretekstem haku i tak dalej. Może tak być. Prawdopodobieństwo nie wiem. No, może być, że po prostu wszyscy chodzą za Światowym Forum Ekonomicznym, bo widzą tam źródła adopcji i się w ten czy inny sposób dogadują i nie ma tam złych planów, ale może być, że jest to jakiś uknuty plan, teraz wchodzimy w teorie spiskowe, zamachu na Bitcoina, zróbmy taką adopcję, że w sieci będziemy mieli masę CK Bitcoinów, a potem ludzi odetniemy od realnych Bitcoinów, a CK Bitcoiny zmienimy na CBDC. No tak być może tak być, no to jest też również zagrożenie, ten jakby spisek jakiś gdzieś tam, który być może stoi za daną sieć. Może stoi za internet komputerem, może stoi za Algorandem, może stoi za Ethereum. I każdy Bitcoin, który jest poza natywną siecią Bitcoina, może w jakiś sposób jest narażony, jest już wstępnie skażony poprzez zamachowców, którzy trzymają na nim łapę. Może tak być? Może tak być. A co z Lightning Network? Nie będziemy wchodzić dzisiaj w Lightning Network, bo to jest osobny temat trochę, ale też wymagałoby to troszeczkę postudiować. Więc bottom line jest taki, że każdy Bitcoin, którego kluczy nie my bezpośrednio posiadamy w łapce, klucze prywatne, no nie jest de facto nasz. No i owszem, można powiedzieć, że gdy przesyłamy Bitcoina na jakiś Binance, Binance ma te klucze i to jest organizacja scentralizowana i musimy jej ufać i wiadomo, że Binance, Celsjusze i Voyagery tego świata upadały albo upadną, no i tu powiem, to jest centralizacja i tyle. I to jest prawdą. Natomiast i jakby mamy tendencję do idealizowania, że teraz smart kontrakty, wrap Bitcoin na Ethereum, to jest przez decentralizacja. Prawda. Przez G. Nie jest. Tak samo jak CK Bitcoin
i smart kontrakty, kanistry i zdecentralizowana infrastruktura internet komputera, to też nie jest decentralizacja, bo są tam jednostki dodatkowo centralizujące to ponad to samo, co daje sam Bitcoin, więc też dokładam dodatkowe ryzyko i nie są to ryzyka natury bezpośrednio ludzkiej, że centralizacją jest człowiek, tylko technologia, węzła, ale z tym wszystkim też dzisiaj stoi człowiek, no więc no, ciężko jest uniknąć tutaj tego porównania, że jednak też tam człowiek to wszystko centralizuje i prawdopodobnie jakiś guzik shutdownu albo steal Bitcoin za kulisami może istnieć. Może istnieć? No może istnieć. No więc używajmy tego wszystkiego w sposób rozsądny. Czyli ja na to patrzę w ten sposób, że Bitcoin taki, który chcę trzymać jakby na dłużej, który jest dla mnie tym cyfrowym złotem, to jest w sejfie, cyfrowym sejfie moim, portfele, do których mam bezpośredni dostęp ja. Natomiast jeżeli mowa o takich użytecznych transakcjach, właśnie na piwek, ciał, to może właśnie na Lightningu, może właśnie na CK Bitcoinie, może w jakiejś innej formie. Użyteczność w postaci przesłać komuś mailem, tudzież wiadomością Bitcoina, małej ilości. W przyszłości sobie wyobrażam, wysyłam komuś maila albo jakieś, nie wiem, zamówienie. Słuchaj, chciałbym tutaj zrobić konferencję i na tą konferencję chciałbym mieć parę plakatów. Umówiliśmy, że to będzie kosztować $100. W załączniku przesyłam Ci $100 w formie Bitcoina. Fajnie byłoby to zrobić od razu już w jednej wiadomości, nie jakimiś osobnymi transferami. Bitcoin jako sieć natywnie dzisiaj tego nie umożliwia. Warstwa w postaci CK Bitcoina coś takiego mi umożliwi, więc w takich zastosowaniach jak i owszem możemy tak zrobić. Bo jest to małe ryzyko. Natomiast jest to ryzyko, należy sobie popatrzeć składowane. To znaczy to, że ja robię małą transakcję i posługuję się małymi ilościami Bitcoina w sieci CK Bitcoina, nie znaczy, że ryzyko dla całej sieci Bitcoina czy dla całego ekosystemu się nie kumuluje, no bo jak to działa, jeżeli sobie popatrzycie na dashboard.internetcomputer.org, dam link pod spodem i wejdzie sobie stricte w trakowanie statystyk CK Bitcoinowych, no to zobaczycie tam oczywiście ile obecnie CK Bitcoinów zalokowanych w sieci Internet Computera, 73 tak jak wspomniałem. No i zobaczcie tam transakcje właśnie bezpośrednie między, tam jest taki filtr, już teraz nie pamiętam jak ten filtr się nazywa, ale on jest dosyć intuicyjny. Chyba transfer BTC myślnik CK BTC, możecie sobie przefiltrować potem. Albo transfer CK BTC myślnik BTC, albo filtr transactions, to tak się nazywały. Myślę, te transakcje, które się na bitcoinowe, które się na sieci internet komputera odbywają, popatrzeć na nie od strony tego, zobaczyć tylko na transakcje, które bitcoiny wchodzące do sieci internet komputera, czy bitcoiny wchodzące do sieci internet komputera w tym sensie i bitcoiny wychodzące tylko i wyłącznie z sieci. A oprócz tego są bitcoiny latające po sieci. Tak? Czyli jak sobie zobaczymy skąd ten wzrost bitcoinów na sieci internet komputera, to są tam jakby ileś transakcji po jednym, po dwa bitcoiny, czasami fragmenty bitcoinów, które się odbywają w obie strony, czyli ktoś zasilił jakiś kanister tymi bitcoinami i przesłał je z sieci bitcoin, znaczy inaczej, po prostu sprawił, że sieć internet komputera położyła łapki na kluczach w sieci bitcoina i to jest ten jakby nasz transfer, tak? Czyli kanistry ze strony internet komputera położyły łapki na dwóch bitcoinach, na przykład na sieci bitcoin, rozproszyły klucze po węzłach i tak dalej. One panują, to już kanistry, czyli smart kontrakty panują nad tymi bitcoinami. To jest ten transfer, powiedzmy, przychodzący do sieci. No i możemy sobie zliczyć właśnie, że w tej chwili 73 bitcoiny w pewnym sensie są na panowaniu tych kanistrów ze strony internet komputera. Z czasem, gdy adopcja będzie coraz większa, to coraz więcej bitcoinów
będzie nie w rękach ludzi, tylko w rękach kanistrów, może być w rękach programów, w rękach automatów. Kto wie, w czyich to będzie docelowo rękach. My tego nie wiemy. No więc to, że my chcemy używać więcej bitcoinów, jest, przekłada się na to, że te kanistry kładą łapki na tych bitcoinach, bo my chcemy ich coraz więcej mieć w sieci niecennego komputera. Nasze używanie bitcoinów sprawia, że w pewnym sensie autoryzujemy, pozwalamy kanistrom kłaść łapy na tych bitcoinach. Musimy zatem sobie zdać sprawę, czym są kanistry, jak to działa, kto w ostateczności ma nad tym wszystkim jakieś prawo głosu. No i odpowiedź na pytanie, czy aby na pewno to jest ten kierunek, czego chcemy, którego chcemy, bo to ryzyko będzie rosło. Jeżeli sobie popatrzymy, bo na to parę mówiłem w poprzednim filmie, Lightning Network na dzisiaj ma 4,5 tysiąca bitcoinów zalokowanych w 80, znaczy we wszystkich węzłach. Węzłów jest tam, nie sprawdzałem ostatnio, na pewno między węzłami jest 80 kilka tysięcy kanałów. W każdym razie mamy 4,5 tysiąca bitcoinów zalokowanych w Lightningu. I to już jest spora liczba, ciągle mała, ale już spora. Jeżeli chociażby do takiej wartości dojdzie za jakiś czas CK Bitcoin, no to mielibyśmy kilka tysięcy CK Bitcoinów na sieci internetowej komputera. Oznaczałoby to, że gdzieś tam kanistry trzymają łapy na takiej ilości bitcoinów w sieci BTC. To już jest większa ilość, no i teoretycznie, jeżeli założymy, że kanistry mogą być narażone, mogą być za nimi źli gracze, mogą być zhakowane, węzły, które zabezpieczają klucz, mogą być nieuczciwe, albo mogą się zmówić, albo mogą być w pewnym momencie zhakowane, mniej lub bardziej przypadkowo, no to znowu może to spowodować duży impact na sieć Bitcoin. Okej, okay, sieć przeżyje, że jest to 4,5 tysiąca bitcoinów, ale co jeżeli na przykład za ileś lat byłoby to 4 miliony bitcoinów? No to to już robi się zupełnie inne pytanie. No i teraz odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, czy my tego chcemy, no bo być może jest tak, że Bitcoin nigdy nie zyska masowej adopcji bez takich rozwiązań jak CK Bitcoin, bez takich rozwiązań jak Lightning, bez takich rozwiązań jak GoBTC, Wrapped BTC i tak dalej. Odpowiednia sieci Internet Computera, Algorand czy Ethereum. Być może nie, no bo być może ten Bitcoin w formie surowej, natywnej jest za mało elastyczny, za drogi, za wolny, za zbyt bardzo nieopłacalny do małych transakcji. A z drugiej strony, gdy go jednak przeniesiemy na te inne warstwy, no to w pewnym sensie oddajemy kontrolę nad tymi bitcoinami. No i to jest super trudne pytanie i ja wam na nie nie odpowiem. To znaczy, ja w pewnym sensie oczywiście odpowiadam na to pytanie tym, co robię, no bo jeżeli ja o tych rozwiązaniach mówię, chociażby jako CK Bitcoin, to gdzieś tam pewnie czujecie, że widzę w tym więcej plusów niż minusów. Jakbym widział tylko minusy, to bym być może nagrał raz film jeden mówiący o tym, że to jest jedno wielkie zło, nie używajcie niczego innego poza samym surowym Bitcoinem. Nie uważam, że to tak, że to jest dobra droga. Uważam, że rozwiązania poboczne są potrzebne. Wprowadzają one dodatkowe ryzyka, trzeba być tych ryzyk świadomym, ale do adopcji Bitcoina w dłuższej perspektywie, zresztą nagrywamy tym dedykowane filmy, potrzebna jest użyteczność poza samą siecią i dlatego myślę, że jest nam potrzebne i jedno, i drugie. I tu akurat dochodzę do bardzo fajnej knajpy, którą zakończymy ten film, Konspira. Konspira. Miejmy nadzieję, że nie skończymy w ten sposób. Czyli że niby mamy te nasze Bitcoin, ale jednak są na chainie, który nas nie wypuszcza. Miejmy nadzieję, że tak nie skończymy. Tu wchodzimy już oczywiście w teorie spiskowe, conspiracy theories.
ale takie coś należy zakładać. I niezależnie, czy jest to RAD Bitcoin, który siedzi u kastodiali, w ostateczności ten Bitcoin, który jest w UBDC, siedzi w pustoszy, czy jest to GoBTC, który siedzi u kastodiali, czy jest to CK Bitcoin, który siedzi nie u kastodiali, ale na blockchainach, za którymi może stać też taki czy inny spisek. Już każdy sobie to sam ocenia. Zapraszam Was niniejszym do dyskusji Catalyze Discord na internet komputerze. Tam stworzyłem prostą ankietę. Wpadajcie tam, podyskutujmy, jak to widzicie. No i zapraszam też do dalszych komentarzy pod artykułem na Discoverze, które będę nagradzał w postaci bitcoinów w formie napiwku CK BTC. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie.